Połowa sierpnia już za nami, ale sezon ślubny trwa w najlepszej i potrwa jeszcze przez kilka dobrych tygodni. Dla wielu osób ślub jest najważniejszym dniem w ich życiu i warto dołożyć wszelkich starań, aby po latach przeglądając album rodzinny nie czerwienić się ze wstydu, że nie wyglądaliśmy w tym dniu fenomenalnie. Dlatego dzisiaj w najnowszym filmie na Dandycore, czyli najbardziej dandysim kanale w obrębie trzech stanów, powiemy sobie o tych błędach w ubiorze ślubnym, których należy się wystrzegać, by w tym najważniejszym dla siebie dniu wyglądać gustownie, fenomenalnie i klasycznie. Serdecznie zapraszamy do oglądania. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o błędach z perspektywy klasycznej męskiej elegancji. Zasady klasycznej męskiej elegancji wypracowywane były na przestrzeni ostatnich 200 lat i wypracowywało je kilkanaście pokoleń mężczyzn w trochę innym społeczno-kulturowym otoczeniu. Bardzo często mówi się, że zasady są po to, aby je łamać. Ale czy da się złamać zasadę bez zaznajomienia się z nią? Zazwyczaj nie. I dlatego właśnie dzisiaj sobie powiemy o tych błędach, które wynikają z niewiedzy, a które mogą skutecznie zrujnować nam dobry efekt w ubiorze ślubnym. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszym skojarzeniem z męską modą ślubną są najczęściej takie fikuśne, podszyjne więzadła w postaci askotów, plastronów bądź muszników, uzupełnianych niejednokrotnie kolorową kamizelką wykonaną z tego samego materiału, a także poszetką, tudzież przytwierdzoną do takiego prostokątnego kartonika wypustką. Produkty te najczęściej wykonane są z ultrabłyszczącego poliestru, przyozdobione jakimś ekstrawaganckim wzorem albo takim specjalnym, fikuśnym tłoczeniem. I jako takie bardzo mocno rzucają się w oczy, i przez to nie są eleganckie, bo prawdziwa elegancja jest prosta i dyskretna. Dodatkowo wszystkie elementy takiego zestawu wykonane są z dokładnie takiej samej tkaniny, a w świetle klasycznych zasad męskiej elegancji jest to bardzo duży błąd, gdyż jest to nadkoordynacja. Przy doborze poszczególnych elementów warto sugerować się tym, aby były one dla siebie odpowiednie, dobrze się zgrywały kolorystycznie, a nie były dokładnie identyczne. Głowię się nad tym, jak to się dzieje, że mężczyźni dają się wciskać w taki ultrabłyszczący plastik podczas jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, podczas gdy na co dzień w ogóle by tego nie zrobili. Gdyby było inaczej, to serwisy aukcyjne nie byłyby zawalone tonami tego typu ustrojstw, no i niestety sprawa wygląda tak, że ani to ładne, ani praktyczne, ani tym bardziej eleganckie. Szukając odpowiedzi na to pytanie, pozostaje chyba tylko tutaj zacytować klasyka. Nie wiem, choć się domyślam. Gdybym zapytał Was, kiedy ostatni raz mieliście okazję mieć na sobie albo widzieć kogoś, kto ma na sobie krawat na gumce, to pewnie padłyby dwie odpowiedzi. Albo, że ostatni raz mieliście go na sobie podczas pierwszej komunii, albo, że nigdy, bo to przecież obciach. I to jest ciekawe, że to, co uchodzi za obciach w przypadku krawata, nie znajduje zastosowania właśnie tutaj w akcesoryjnej siostrze krawata, która zyskuje coraz większą popularność w ostatnich latach, czyli muszce. Mucha jest bardzo fajnym akcesorium, kojarzy się trochę mniej sztywno, tak bardziej indywidualistycznie i z tego powodu coraz więcej osób zdecydowanie właśnie po nie sięga w przypadku formalnych okazji. Nie zmienia to jednak faktu, że fabrycznie zawiązana mucha jest funkcjonalnym ekwiwalentem krawata na gumce, ponieważ tutaj nie wymaga żadnego wysiłku i jest gotowa do założenia od razu. Tak jak każdy duży chłopiec nie nosi butów na rzepy, tak samo każdy elegancki mężczyzna noszący muszkę powinien być w stanie ją zawiązać. I to porównanie tutaj właśnie do wiązania butów jest o tyle trafne, że i wiązanie butów, i wiązanie muchy nie powinno nam zajmować więcej niż kilkadziesiąt sekund, jeżeli jesteśmy w tej sztuce wprawieni. Swoją drogą przygotowujemy materiał w tym temacie, więc jeżeli chcecie posiąść tą tajemną sztukę wiązania muchy, to po prostu zostańcie z nami. A, jeszcze na koniec o tych zestawach z gotową, fabrycznie zawiązaną muchą i poszetką, tudzież wypustką w tym samym kolorze, to nie będę wspominał, bo są złe. W sumie warto to podkreślić, bo może Wam umknęło. Jeśli podczas wizyty w salonie z garniturami sprzedawca proponuje Wam na tę okazję taki garnitur wykonany z poliestrowej, błyszczącej blachy, nierzadko też tłoczony w gruby prążek, albo wyposażony w jakieś kontrastowe lamówki, przeszycia i obszycia, to należy z takiego salonu uciekać w podskokach. Ale jeżeli osobą, która namawia Was na to rozwiązanie, jest ktoś bliski, no to nie ma chyba innej opcji, jak tylko pokazanie im tego filmu i liczenie na to, że zrozumieją swój błąd. Prawdziwa elegancja to gra prostej formy, a w przypadku garniturów nie ma lepszej niż granatowy jednorzędowiec wykonany z cienkiej czosnkowej wełny.
Wiem, że bardzo często w przypadku ślubów istnieje taka pokusa, że chcemy się wyróżnić, jakoś właśnie wyindywidualizować się z rozentuzjazmowanego tłumu nowożeńców. Ja w tym przypadku bardzo często lubię powoływać się na pewną analogię, tutaj i związek ramy i obrazu, który właśnie ją okala. I w przypadku oglądania obrazu zależy nam na tym, aby ten obraz się ładnie prezentował i nie chcielibyśmy chyba wtłoczyć go w taką ramę, która odwodziłaby uwagę od sedna sprawy. Zdecydowanie się na prostotę w przypadku tutaj konfekcji garniturowej będzie tym, co sprawi, że osiągniemy dobry efekt, a klasyczny garnitur powinien być taki, jakim go krawiec pierwotnie stworzył, czyli prostym. Drugą kluczową sprawą w przypadku garnituru na wesele jest kwestia dopasowania. I o ile nie wygraliście na loterii genetycznej, jesteście w tym 1% ludzi, na których wszystko pasuje idealnie i wszystko sprawia, że wyglądają świetnie, no to będziecie w tych 99%, które po zakupie danej rzeczy w salonie będą musiały je oddać do krawca, by dopasował on te wymiary tak, aby prezentował się ten garnitur świetnie. Kluczową sprawą, na którą warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jest kwestia dopasowania ramion. Muszą one leżeć gładko, ponieważ jest to przeróbka nie dość, że czasochłonna, to i kasochłonna, bardzo droga i niewielu krawców też jest w stanie się jej podjąć. Praktycznie większość innych rzeczy jesteśmy w stanie w mniejszym bądź większym zakresie zmodyfikować i podrasować u krawca, a czasami też bardzo takie proste przeróbki w postaci skrócenia rękawów, aby odsłonić wystający mankiet koszuli, czy skrócenia nogawek, aby tutaj nie tworzył nam się w okolicach obuwia taki akordeon, na którym wujek Rysiek mógłby nam zagrać, no to tutaj one robią naprawdę duży efekt i warto na te detale zwrócić uwagę. Śluby w Polsce wymykają się klasycznym ramom męskiej elegancji i tego podziału na okazje dzienne i wieczorowe, bo nierzadko msza odbywa się w godzinach wczesnopopołudniowych, a zabawa trwa nierzadko do białego rana. Z tego powodu wielu panów, by podkreślić jeszcze mocniej wagę tego wydarzenia, zamiast klasycznego garnituru decyduje się na smoking, który pierwotnie był ubiorem wieczorowym stosowanym wyłącznie po godzinie 18. I jak tak teraz sobie o tym myślę, to nawet byłbym w stanie zaakceptować takie rozwiązanie, ale jest jeden poważny problem. Większość polskich smokingów koło klasycznego smokingu niestety nawet nie stała. Smoking jest o tyle problematycznym elementem garderoby, że jest cholernie sformalizowany i usunięcie choćby jednego jego konstytutywnego elementu sprawia, że przestaje on być prawdziwym smokingiem. Pierwszą bardzo ważną sprawą jest kolor. Klasyczne wieczorowe smokingi utrzymane są w tonacji czarnej. Dostępne są także wariacje w kolorze ciemnego granatu, ciemnego burgunda, ewentualnie fioletu, ale niestety bardzo często w przypadku polskich ślubów stosuje się smokingi bardzo jasne w odcieniu, kobaltowe, takie bardzo ostro fioletowe, no i nie są to kolory, które licują z wieczorowym charakterem tego właśnie rozwiązania. Ważnym elementem, o którym nie można tutaj nie wspomnieć, jest także muszka. Powinna ona być bezwzględnie czarna i każdy inny kolor zastosowany w ramach smokingu sprawia, że nie jest to już klasyczny smoking. Więc tutaj wszystkie właśnie takie fuksjowe kolory, ostro czerwone, nie są zbyt rekomendowane, gdyż jak się wrócimy do tego punktu, o którym wspominaliśmy sobie na początku filmu, są one niedyskretne, są mocno rzucające się w oczy, a dodatki powinny tutaj podkreślać wagę całej kompozycji. Smokingi występują zarówno w wersji dwurzędowej, jak i jednorzędowej, ale ta dwurzędowa jest koneserska i nie będziemy sobie tutaj zawracać nią głowy, bo bardzo rzadko jest ona dostępna w sklepach. W przypadku smokingu jednorzędowego ważną rzeczą, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest to, żeby zapinany był on na jeden guzik, zgodnie z zasadą, że im bardziej prosty fason, tym wyższy poziom elegancji. I drugi guzik w przypadku jednorzędowego smokingu jest taką samą rzeczą, jak dodanie śmietany do carbonary. Zupełnie niepotrzebny. I ostatnim elementem, bez którego nie ma klasycznego smokingu, jest wykończenie brzegu nogawek spodni czarnym lampasem. Najczęściej jest on wykonany z tej samej tkaniny, którą powleczone są guziki i jeżeli mamy tutaj klapy, które też są właśnie wykładane atłasowym materiałem, to one powinny być wykonane z tego samego materiału. To takie najważniejsze kwestie, bo tutaj o samym smokingu można byłoby zrobić osobny film, ale nie chcę specjalnie tego materiału rozwlekać, dlatego jeżeli temat Was zainteresował, to w opisie podlinkuję Wam odpowiedni artykuł pokazujący pełną gamę możliwości, które mamy w przypadku klasycznego smokingu. Wiele marek wprowadza do swojej oferty tak zwane garnitury smokingowe i różnią się one tym, że nie spełniają tych wszystkich kryteriów, o których wspomnieliśmy sobie w przypadku klasycznego smokingu. Będąc w jednym ze sklepów, zapytałem ekspedientki, dlaczego nie można robić tych smokingów po bożemu, tak? Po co się to robi? I otrzymałem taką informację,
że te garnitury nadają się także do noszenia w innych sytuacjach niż te, które wymagają noszenia klasycznego smokingu. I na pytanie, jakie to sytuacje, otrzymałem odpowiedź: nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której można byłoby pójść w takim garniturze na przykład do pracy. Skoro nawet takiemu szpanerowi jak Wilk z Wall Street nie przyszło to do głowy, to dlaczego powinno przychodzić to nam? W jednym z poprzednich filmów mówiłem o tym, że dobieranie krawata do koloru sukienki partnerki podczas wielkiego wyjścia na ważną imprezę jest złe, bo jest to nadkoordynacja. W przypadku ubioru ślubnego można pójść o krok dalej i bardzo często dzieje się tak, że panny młode naciskają na swoich małżonków przyszłych, aby wybierali zamiast białej koszuli koszulę ekri, aby dobrać ją do koloru swojej sukni ślubnej. Żeby nie było, kolor beżowy, którego ekri jest wariantem, jest to bardzo spoko kolor. Jest to jeden z kolorów bazowych dla mody męskiej, jest on szeroko stosowany, ale jest to kolor wybitnie nieformalny. I z kolorem ekri w przypadku formalnej koszuli, nierzadko zapinanej tutaj właśnie na spinki, skrytą plisą, jeżeli nosimy muszkę, to problem jest z nią taki, że taka koszula w porównaniu z innymi białymi koszulami będzie wyglądać na po prostu brudną. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy przyjdzie nam stanąć obok świadków albo innych gości weselnych, którzy zdecydują się na tak białe koszule, które swoją bielą olśniłyby samego Zygmunta Heizera. Klasyczna biała formalna koszula będzie w tym przypadku o wiele lepszą opcją, ponieważ pozwoli ona należycie wyeksponować tutaj dodatki, które do niej dobierzemy, da duży kontrast w stosunku do twarzy i nie będzie odwodzić uwagi odbiorcy od tego, co najważniejsze, czyli naszej osoby w danym ubraniu. Tradycja przyozdabiania swoich garniturów kwiatami jest dosyć stara i była powszechna wśród dżentelmenów i w efekcie wiele ikon męskiej klasycznej elegancji także decydowało się na dodanie takiego akcesorium do swoich zestawów. Kwiaty nosili Fred Astaire w przypadku swoich scenicznych występów, książę Karol wspomniany w materiale o idealnych letnich marynarkach, a także wielu innych. Żadnemu jednak z tych dżentelmenów nie przyszłoby nawet do głowy, by dziurawić klapy swoich przepięknych, szytych na miarę marynarek kwiatowym stroikiem, który mimo tego, że jest bardzo popularny, to nie doczekał się nawet swojej osobnej nazwy. A wiecie przecież, że mężczyźni mają świra na punkcie nazywania różnych rzeczy, prawda? Kwiaty zastosowane w tym bukiecie nierzadko pokrywają się z kwiatami zastosowanymi w przypadku bukietu panny młodej, wystroju kościoła, sali weselnej, samochodu i wszystkich tych innych rzeczy, które jeszcze można w przypadku ślubu kwiatami przystroić. Co ciekawe, bardzo często też zamiast na klapie ląduje on w kieszonce piersiowej i to też nie jest dla niego odpowiednie miejsce, ponieważ w kieszonce piersiowej powinna znajdować się poszetka, czyli elegancka chusteczka wykończona rolowanymi brzegami i podkreślająca tutaj wagę i elegancję odświetnego stroju. Jeśli już zależy nam na dodaniu kwiatowego akcentu do naszej ślubnej stylizacji, to wiele lepszym pomysłem będzie podążenie drogą wyznaczoną przez wspomnianych wcześniej dżentelmenów, czyli usytuowanie w butonierce, czyli w tej tutaj właśnie dziurce w klapie marynarki, świeżego kwiatu. Będzie to nie tylko wiele bardziej stylowe, ale też bardziej bezpieczne dla klap naszych marynarek. I voilà! Oto 6 największych błędów, jakie popełniają panowie młodzi w przypadku swoich własnych ślubów. Mamy nadzieję, że materiał Wam się dzisiaj podobał i że będzie dobrą opcją do podsyłania tym, którzy niedługo mają zamiar stanąć na ślubnym kobiercu, a nie chcą tych błędów popełniać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony nam czas i uwagę. Dziękuję Łukaszowi, który tutaj śmigał nam na przebitkach i pokazywał, jak taki prawidłowy ubiór ślubny powinien wyglądać. Zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć sobie i Wam tego, abyśmy spotkali się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.